Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym filmiku chciałabym Was zaprosić do zrobienia razem ze mną takiego kotka. Jest to taki obrażony kotek, ma specjalnie tak zrobione rączki, żeby mógł sobie je właśnie tak zarzucić i też ma taką minkę, taki obrażony kotek. Cały kotek ma długość już, Wam mówię dokładnie, od ucha, to jest 20 cm, czyli to jest taki dosyć mała maskotka. Kotek jest siedzący i tak jak powiedziałam, ma taką fajną, obrażoną minkę, taki inny troszkę kotek. Do wykonania jego zużyłam nie cały motek ten w kolorze, którym jest cała maskotka, czyli naprawdę nie potrzebujecie dużo włóczki i fajnie jak będziecie mieć jeszcze jakiś kontrastowy kolor, żeby zrobić sobie tak jak ja tutaj mam uszy i łapki, nóżki i tutaj na końcu ogonka. Także zapraszam Was serdecznie, jeżeli macie ochotę, zróbcie takiego kotka i chciałam Was również zaprosić na mojego Facebooka i w filmie, w opisie filmu podam Wam linka, jeżeli jeszcze nie znacie mojej strony na Facebooku, ponieważ tam znajdziecie wszystkie nowe zapowiedzi, tak samo na Instagramie zapowiadam co będzie, jakie filmiki, jakie tutoriale będą i też bardzo miło, że przesyłacie swoje prace zrobione na podstawie moich tutoriali i też publikuję na moim Facebooku zdjęcia od Was, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za nie. Także zapraszam serdecznie do subskrypcji, zapraszam do lajkowania i mam nadzieję, że spodoba Wam się ta maskotka, a także sposób, w jaki tłumaczę, żeby ją wykonać. Zapraszam serdecznie. Do wykonania kotka będziemy potrzebowali dwóch kolorów. Ja mam tutaj 100% bawełny. O tej bawełni już mówiłam też przy okazji robienia maskotki małpki. Także z moich filmów już kojarzycie tą bawełnę. Jest to 100% bawełny. I tutaj producent zaleca, nie ma nic o szydełku, a jest na druty 3-3,5. I całego kotka będę robiła takim beżowym kolorkiem, takim brązowym. Natomiast łapki, elementy, właśnie łapki i nóżki będę robiła kolorem białym. Dodatkowo potrzebujecie odrobinę czarnej włóczki, to jest Gazelle Cotton Baby, tylko żeby wyszyć te elementy nosek i brwi. Będziecie potrzebowali również szydełka. Najlepiej szydełko dopasować do grubości włóczki. Ja będę robiła szydełkiem 3,5. Maskotka będzie około, dzięki temu, jeżeli będziecie po prostu robić z grubszej włóczki i użyjecie grubszego szydełka, wtedy maskotka będzie większa i odwrotnie. Czyli jeżeli będzie cieńsza włóczka, mniejsze szydełko, maskotka będzie troszkę mniejsza. Do tego oczka, bezpieczne oczka. Moje oczka mają średnicę 12 mm. Będzie potrzebna też igła z dużym oczkiem do przyszywania części oraz wyszywania noska i elementów. Potrzebny będzie jeden marker i oczywiście kulka silikonowa bądź inne wypełnienie, którego Wy używacie. To zabieramy się do pracy. Kotka zaczniemy robić od głowy. Najpierw zrobimy sobie głowę. W tym celu robimy sobie magiczne kółeczko. Ja robię w ten sposób. Oplatam sobie palec wskazujący, następnie palec środkowy. Wbijam się tutaj w tą dziurkę i następnie przeciągam przez nią tą nitkę. I mam zrobione magiczne kółeczko. W tym magicznym kółeczku potrzebujemy zrobić 6 półsłupków. Mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty.
Następnie wyciągam sobie tutaj to kółeczko z palca, delikatnie, jeszcze nie do końca go zaciskam i zawsze to robię i nie wiem, czy jeżeli oglądaliście moje inne filmy, to wiecie, że ja nie zaciskam do końca, po to, żeby łatwiej mi było zrobić tutaj ten pierwszy półsłupek. Jeżeli zaciągnę całe kółeczko, będzie trudniej mi się po prostu wbić w to pierwsze oczko. Tutaj sobie zakładam marker. Jest to początek mojego rzędu. I następnie wykonujemy, podwajamy liczbę półsłupków, tym w drugim okrążeniu, wbijając się w każde oczko dwoma półsłupkami. Czyli tu mamy raz, teraz dopiero sobie spokojnie już zaciskam moje kółeczko. I jeszcze raz w to samo miejsce robię jeszcze jeden półsłupek. Mam dwa i dookoła w każde oczko wbijamy się dwa razy, czyli robimy po dwa półsłupki w każdym oczku, dzięki czemu na końcu okrążenia będziemy mieć 12 półsłupków. Tutaj doszłam już do końca mojego rzędu i zawsze ja robię w ten sposób, że przepinam sobie mój marker i znów mam początek kolejnego rzędu oznaczony tym markerem. Po prostu sobie za każdym razem w ten sposób, nie będę pokazywała jak zaczynam rząd, po prostu pokażę to raz, że za każdym razem ja tutaj będę zaczynała tym markerem, czyli będę miała początek rzędu. Dobrze, w rzędzie trzecim będziemy zwiększać liczbę półsłupków z 12 do 18, robiąc to w następujący sposób. W pierwszym półsłupku robimy sobie w pierwszym oczku jeden półsłupek i w każdym kolejnym, w drugim będą to dwa półsłupki w tym samym oczku. I znów w kolejnym jeden półsłupek i w następnym dwa półsłupki w tym samym oczku. I taką sekwencję powtarzamy dookoła okrążenia. Łącznie 6 razy. I ja już tutaj doszłam do końca tego okrążenia i znów sobie przepinam mój marker i tak będę robiła za każdym razem, żeby marker wskazywał mi początek nowego rzędu. Dobrze, w rzędzie czwartym znów zwiększymy sobie liczbę półsłupków z 18 do 24, robiąc to w następujący sposób. Będziemy mieć jeden półsłupek pojedynczy w pierwszym oczku, jeden półsłupek pojedynczy w drugim oczku i w trzecim oczku dwa półsłupki w tym samym miejscu. Mam jeden i w to samo miejsce wbijam się, mam drugi i tą sekwencję łącznie powtórzymy 6 razy dookoła okrążenia. Ja już skończyłam czwarte okrążenie i przepiłam mój marker. W okrążeniu piątym będziemy zwiększać liczbę półsłupków do 30 i robimy to w następujący sposób. Pierwsze trzy oczka wbijamy się pojedynczym półsłupkiem, czyli mam pierwszy półsłupek, drugi i trzeci. I w czwartym oczku będą dwa półsłupki w tym samym miejscu. I tą sekwencję również łącznie powtarzamy dookoła okrążenia 6 razy. Przepiłam już marker, skończyłam rząd piąty, w rzędzie szóstym zwiększymy liczbę półsłupków do 36, robiąc następujący sposób. Robię sobie w pierwszych czterech oczkach po jednym pojedynczym półsłupku, drugi, trzeci, czwarty i w piątym oczku dwa półsłupki w tym samym miejscu. I tą sekwencję również powtarzamy łącznie 6 razy dookoła okrążenia. Ja już ukończyłam rząd szósty i w rzędzie siódmym ponownie zwiększymy sobie liczbę półsłupków do 42, robiąc to w następujący sposób. Robimy 5 pojedynczych półsłupków w 5 kolejnych oczkach. Mam trzeci,
czwarty i piąty półsłupek. I w szóstym oczku wykonamy sobie dwa półsłupki w tym samym oczku. Tą sekwencję powtarzamy analogicznie do poprzedniego rzędu, też 6 razy dookoła okrążenia. W rzędzie ósmym znów zwiększymy liczbę półsłupków z 42 do 48 i robimy to w następujący sposób. Robimy 6 półsłupków w 6 kolejnych oczkach, czyli mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek. I w siódmym oczku robię dwa półsłupki w tym samym miejscu. I tą sekwencję znów powtarzam łącznie dookoła okrążenia 6 razy. Po ukończeniu rzędu ósmego mamy 48 półsłupków i teraz w rzędzie dziewiątym zrobimy sobie po jednym półsłupku dookoła okrążenia. Czyli robimy 48 półsłupków. Ja już skończyłam rząd dziewiąty, przełożyłam mój marker i teraz przechodzimy do rzędu dziesiątego, w którym ponownie będziemy sobie zwiększać liczbę półsłupków z 48 do 54, robiąc to w następujący sposób. Robimy najpierw 7 pojedynczych półsłupków w 7 oczkach. Kolejnych oczkach, czyli mam drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jeszcze raz muszę ten szósty powtórzyć. I siódmy półsłupek. Następnie w ósmym oczku robimy sobie dwa półsłupki w tym samym miejscu. I znów tą sekwencję powtarzamy łącznie 6 razy dookoła okrążenia. Teraz od rzędu 11 do rzędu 15 będziemy robić sobie 54 półsłupki, czyli po pojedynczym półsłupku w każdym oczku przez 5 okrążeń i spotykamy się w rzędzie 16. Jeżeli już zrobiliście sobie te 5 rzędów po 54 półsłupki, to teraz w rzędzie 16 zwiększymy liczbę półsłupków do 66, ale troszkę w inny sposób. I będziemy robić to w następujący sposób. Pierwsze 6 oczek wbijemy się podwójnym półsłupkiem, czyli po 2 półsłupki w pierwszych 6 oczkach. Mam raz, dwa, pierwszy raz, kolejnym znowu dwa. Drugi raz, dwa półsłupki, teraz mam trzeci raz, dwa półsłupki w tym samym oczku. Czwarty raz. Teraz piąty raz. I szósty raz. Czyli powinniśmy mieć tutaj 12 półsłupków. Sprawdzę to szybciutko. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. U mnie się wszystko zgadza. Następnie w kolejnych 15 oczkach zrobimy pojedynczy półsłupek, czyli robimy 15 pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Mamy 15 pojedynczych półsłupków. Następnie w kolejnych 6 znowu po 2 półsłupki. Czyli będę mieć 2 półsłupki w tym samym oczku. Raz. W kolejnym oczku 2 półsłupki. Po raz drugi. W kolejnym oczku 2 półsłupki. Po raz trzeci. Kolejnym 2 półsłupki. Po raz czwarty. Kolejnym oczku 2 półsłupki po raz piąty. I w kolejnym oczku 2 półsłupki po raz szósty. I teraz do końca tutaj tego rzędu okrążenia powinno nam zostać 27 pojedynczych półsłupków i robimy sobie do końca te 27 półsłupków. Ja sobie dokładnie policzyłam te 27 półsłupków, u mnie tutaj wszystko się zgadza. Tą niteczkę już do środka mogę włożyć. Dobrze, i teraz przechodzimy do rzędu 17, gdzie będziemy robić pierwsze zmniejszenie, czyli w tym momencie mamy 66 półsłupków, a zmniejszymy do 60 w następujący sposób. Będziemy robić następującą sekwencję. Będziemy robić po jednym półsłupku w pierwszych dziewięć oczek. Raz. Dwa. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mam 9 pojedynczych półsłupków. Następnie robię sobie zmniejszenie, czyli z 2 oczek robię 1 półsłupek. Ja już to wielokrotnie pokazywałam, ale pokażę jeszcze raz. Czyli w pierwsze oczko wbijam się i przeciągam nitkę tak, jakbym chciała zrobić półsłupek, ale go jeszcze nie robię. Wbijam się w kolejne oczko i również tak, jakbym chciała zrobić, ale nie robię półsłupka jeszcze. I w tym momencie mam 3 niteczki na szydełku i przez te 3 przeciągam nitkę. W ten sposób z 2 półsłupków powstał mi 1. I teraz tą sekwencję, czyli 9 pojedynczych półsłupków i zmniejszenie, łącznie powtórzymy 6 razy dookoła okrążenia. W rzędzie 18 ponownie sobie będziemy zmniejszać z 60 już teraz półsłupków do 54 w następujący sposób. W pierwszych 8 oczkach robimy sobie 8 pojedynczych półsłupków. Mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I następnie znów mam zmniejszenie, czyli z 2 kolejnych robię 1 i w ten sposób powtarzam łącznie 6 razy, czyli 8 półsłupków i zmniejszenie. Zanim przejdziemy do rzędu 19, można sobie już umiejscowić oczka. Ja moje oczka włożyłam między rzędem 14 i 15, a tutaj między oczkami mam 10 półsłupków. I przechodzimy do rzędu
19. W rzędzie 19 robimy sobie po jednym półsłupku dookoła okrążenia, czyli łącznie robimy sobie 54 półsłupki. W rzędzie 20 zmniejszymy sobie liczbę półsłupków z 54 do 48. Robiąc to w następujący sposób, robimy w pierwszych 7 oczkach po jednym pojedynczym półsłupku, czyli mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Następnie robimy zmniejszenie, czyli z dwóch półsłupków robimy jeden półsłupek i tą sekwencję powtarzamy dookoła okrążenia łącznie 6 razy. W tej chwili mamy 48 półsłupków w okrążeniu i w rzędzie 21 po jednym półsłupku, czyli razem dookoła okrążenia robimy sobie te 48 półsłupków. W rzędzie 22 ponownie zmniejszymy sobie liczbę półsłupków do 42. Robiąc to w następujący sposób, będziemy robić w pierwszych 6 półsłupkach po pojedynczym, 6 oczkach po pojedynczym półsłupku. Czyli mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I następnie wykonuję zmniejszenie i tą sekwencję również łącznie 6 razy powtarzamy dookoła okrążenia. W ten sposób uzyskaliśmy w tym rzędzie 42 półsłupki i teraz w rzędzie 23 robimy dookoła okrążenia te 42 półsłupki. W rzędzie 24 znów zmniejszymy sobie liczbę półsłupków z 42 do 36 i będziemy robić to następująco. Robimy sobie 5 pojedynczych półsłupków w 5 kolejnych oczkach. 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie. I tą sekwencję również łącznie powtarzamy 6 razy dookoła okrążenia. W kolejnym rzędzie, w rzędzie 25, robimy sobie dookoła po jednym półsłupku, czyli 36 półsłupków w okrążeniu. W rzędzie 26 zmniejszymy liczbę półsłupków z 36 do 30, wykonując w pierwszych 4 oczkach 4 pojedyncze półsłupki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery i następnie zmniejszenie, czyli z dwóch robimy jeden półsłupek i tą sekwencję również dookoła okrążenia powtarzamy łącznie 6 razy. W tym momencie mamy 30 półsłupków i w rzędzie 27 robimy po jednym półsłupku dookoła okrążenia. W rzędzie 28 zmniejszymy liczbę półsłupków do 24, robiąc 3 pojedyncze półsłupki w pierwszych 3 oczkach, po jednym półsłupku, drugi, trzeci i następnie zmniejszenie, czyli z 2 półsłupków powstanie 1. I tą sekwencję również łącznie wykonujemy 6 razy dookoła okrążenia. W tym momencie mamy 24 półsłupki i w rzędzie 29 robimy sobie po jednym półsłupku dookoła okrążenia. I w rzędzie 30 znów będziemy zmniejszać liczbę półsłupków do 18 i w tym celu robimy sobie 2 półsłupki w pierwszych 2 oczkach. I następnie wykonujemy zmniejszenie,
I tą sekwencję również łącznie powtórzymy 6 razy dookoła okrążenia. Zbliżamy się też do końca, dlatego przygotujcie sobie również wypełnienie. I ja już sobie włożyłam to wypełnienie moje. Głowa wygląda w tym momencie tak. I teraz zostało mi do zrobienia jeszcze 2 rzędy zamykające. Czyli w rzędzie 31 będziemy przerabiać w następujący sposób. Przerabiamy jeden zwykły półsłupek. I zmniejszenie. I tą sekwencję również powtarzamy łącznie 6 razy dookoła okrążenia. Już ostatni rząd, rząd 32, będą to same zamknięcia, czyli 6 razy zrobimy sobie zmniejszenie. Pierwsze zmniejszenie. I w ten sposób dookoła 6 razy i skończę oczkiem ścisłym. I może tutaj pokażę dla osób, które nie wiedzą, jak zrobić oczko ścisłe, czyli ja przerobiłam sobie te 6 zamknięć, wyjmuję mój marker i w to oczko kolejne zwyczajnie wbijam się jeszcze raz, przeciągam włóczkę i od razu przez to poprzednie i wyciągam sobie. I teraz ważne jest, żeby przy głowie zostawić dłuższą nitkę po to, żeby później ją przyszyć do tułowia. Czyli ja sobie tu odcinam i zaciągam. Oczywiście tutaj tą końcówkę, tą malutką dziurkę, która została, zwyczajnie będę zaszywać igłą. Dobrze, moja głowa już jest prawie gotowa. Kolejny krok to wyszywanie. Żeby pomóc sobie w wyszywaniu, możecie użyć zwykłych takich szpilek. I ja sobie zrobiłam taki kształt noska i za chwilę pokażę Wam, jak go wyszyć. Wbijam się tutaj gdzieś z tyłu głowy i wyciągam włóczkę w tym miejscu, gdzie mam tą pierwszą szpilkę. Mam dosyć grube wypełnienie, więc nie będzie to też takie proste. O, udało mi się. I popatrzcie, przeciągam sobie dosyć taką sporą ilość tej włóczki, dlatego że będę wyszywała za jednym zamachem nosek, potem brewki i tutaj zrobimy temu kotkowi taką właśnie obrażoną troszkę minkę. I teraz stąd muszę się przebić od razu tu, gdzie mam tą drugą szpilkę. I parę razy wbijam się dosłownie w te same miejsca. O. Tutaj te szpileczki ja już sobie mogę wyciągnąć, żeby mi nie przeszkadzały. Mam już pierwsze takie zahaczenie i teraz będę się wbijała tutaj w tą szpileczkę poniżej i od razu przejdę do tej szpilki obok, żeby sobie zrobić taki kształt tego noska. I tą szpileczkę znów wbijam się jeszcze raz w to samo miejsce i przechodzę tutaj do góry, do tego miejsca, gdzie tu była nitka i dzięki temu robię sobie po prostu taki, najpierw taki kształt. Tą szpileczkę już mogę wyjąć i teraz z powrotem muszę wrócić tutaj do tej szpilki. I ja tutaj wrócę sobie tutaj do tej pierwszej. Tą wyjmuję. I mam zrobiony kształt noska. Taki będzie nosek.
I teraz nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wbijać się kilka razy w te miejsca, żeby wyszyć sobie ten środeczek cały. Czyli wbijam się tutaj w te miejsca, idąc w dół, żeby sobie ładnie tutaj było wszystko czarne. Jeżeli wyjdzie Wam odrobinę wypełnienia i na czarnej włóczce to widać, to wtedy sobie to delikatnie wyciągam, żeby nie było widać, żeby było czysto. I ja sobie tak będę wyszywać, aż mi się tutaj ten kształt cały wyszyje. Muszę sobie tutaj nawet poprawić. Chodzi o to, żeby sobie zrobić taki kształt najpierw, a później iść według tych linii, które sobie wyznaczyliśmy, i wyszywać, aż będzie to wszystko wyszyte. To ja Was teraz zostawiam i wyszywam mój nosek dalej. Mój nosek już wyszyty. Jeżeli skończyliście wyszywać nosek, to nie odcinamy jeszcze tej nitki, tylko tą samą nitką zrobimy sobie tutaj tą minkę. Zaraz Wam pokażę jak. Jeszcze raz się przebijam i muszę się wbić tutaj w sam jakby środek na dole. O, tu gdzie się kończy nosek. Może być tutaj. I ja będę robić taką minkę, czyli o, tutaj będzie miał ten kotek i tutaj taką minkę troszkę obrażoną. Się wbijam tu i następnie powiedzmy gdzieś. O. Tutaj. I mam jedną taką. O, myślę, że tutaj to będzie troszkę krzywo. Muszę się przebić. O, o jeden dalej. I tu będzie ok. I wbijam się znowu tutaj w środek i też jeszcze nie odcinam nitki, tylko od razu zrobię sobie takie brewki. Wbijam się gdzieś na górę głowy. Po prostu wszystko robię jedną nitką, żeby to się ona ładnie trzymała i tam zablokowała się poprzez... Tutaj ta główka jest trochę taka podłużna, ale jak przyszyjemy, zobaczycie, że ona się zrobi taka okrągła. Tak, o czym ja mówiłam? O tym, żeby tak ładnie przytrzymała. Ta włóczka zatrzymała się gdzieś tutaj w... Tam, gdzie ma się zatrzymać, prawda? Czyli w tym wypełnieniu. I drugą brewkę gdzieś tutaj się od razu przebijam. O, może być tu. I też robię sobie tutaj tą brewkę. I przebijam się już w ogóle gdzieś z tyłu. Dopiero teraz mogę odciąć sobie te niteczki. One się już tam gdzieś ładnie zabezpieczyły i ja sobie je teraz mogę odciąć spokojnie. Po tylu zszywaniach w tą i z powrotem one się ładnie tam już zahaczyło to wypełnienie. I teraz pozostało mi tylko ładnie sobie powyciągać te pojedyncze włoski. I głowę mamy prawie skończoną. Za chwilkę przejdziemy sobie, zrobimy uszy. I popatrzcie, ja już jedno ucho sobie zrobiłam. Wygląda tak. I już jest też przyszyte.
I zabieramy się do zrobienia drugiego ucha. Będzie to bardzo proste i już pokazuję, jak zrobić. Ja użyłam do tego białej włóczki. Robimy sobie oczywiście magiczne koło, a w nim 6 półsłupków. Mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Zaciągam odrobinę, nie do końca. I teraz w tym pierwszym, już w drugim w zasadzie rzędzie, bo pierwszy rząd to jest zrobić magiczne koło i 6 półsłupków. I teraz w drugim rzędzie wbijamy się tylko raz w każdy półsłupek, czyli robimy 6 półsłupków. Mam już pierwszy, tuż zaciągam sobie to koło. Drugi. Trzeci. Jeszcze raz, trzeci. Czwarty. Piąty i szósty półsłupek. I tutaj już będą dalej zwiększenia, dlatego ja znów założę sobie marker, żeby mi wskazywał na początek mojego kolejnego okrążenia. A coś mam ten marker zgnieciony. Ok. I teraz przechodzimy do rzędu trzeciego. Tu już będziemy zwiększać liczbę półsłupków do 12, czyli wbijemy się w każde oczko 2 półsłupkami, czyli robimy w każdym oczku po 2 półsłupki w tym samym miejscu. Mam 2 w pierwszym. I tak robimy dookoła rzędu. I teraz już mam 12 półsłupków i teraz w rzędzie czwartym po jednym półsłupku dookoła okrążenia, czyli robimy sobie te 12 półsłupków. I teraz przechodzimy do rzędu piątego, tu zwiększymy liczbę półsłupków z 12 do 18 i będziemy robić to w następujący sposób. W pierwszym oczku robimy jeden pojedynczy półsłupek i w kolejnym robimy 2 półsłupki w tym samym miejscu. I tą sekwencję łącznie powtórzymy 6 razy dookoła okrążenia. Mam już 18 półsłupków i teraz w rzędzie 6 i 7, czyli przez 2 okrążenia, robimy te po jednym półsłupku, czyli 18 półsłupków w okrążeniu. W rzędzie 8 będziemy sobie zwiększać liczbę półsłupków z 18 do 24. I zrobimy to w taki sposób. W pierwszych dwóch oczkach robimy po jednym pojedynczym półsłupku. I w trzecim robimy zwiększenie, czyli 2 półsłupki w tym samym miejscu. I powtarzamy to łącznie 6 razy dookoła okrążenia. 2 półsłupki i zwiększenie. Powinniście uzyskać 24 półsłupki i teraz od rzędu 9 do 11 włącznie, czyli przez 3 okrążenia, robimy sobie po jednym półsłupku dookoła, czyli po 24 półsłupki i kończymy oczkiem ścisłym. I dla pewności pokażę jeszcze raz, jak zrobić oczko ścisłe, czyli odpinam sobie marker, skończyłam już wszystkie rzędy i tutaj wbijam się jeszcze raz w to kolejne pierwsze jakby oczko i przeciągam przez niego i od razu przez to oczko poprzednie i wtedy wyciągam nitkę. Odcinam, bo tu będziemy też przyszywać, więc muszę sobie troszkę więcej tej nitki zostawić i zwyczajnie zaciskam. Tutaj ta nitka, która była z początku, też chowam ją do środka, ale uszka nie będziemy wypełniać. I jeszcze tutaj przy okazji tak szybciutko wspomnę, jeżeli pogubiliście się w liczeniu, to jeżeli chodzi o szydełko, to te rzędy bardzo łatwo można policzyć. Po prostu liczycie, może pokażę to szydełkiem, tutaj te gwiazdeczki
I tutaj popatrzcie, mamy rząd pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. I ucho składało się z 11 rzędów, czyli wszystko się zgadza. Te rzędy tutaj w szydełku po prostu widać. I teraz zabieramy się do przyszywania. Jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że w przyszywaniu uszek bądź rąk, nóg jestem bardzo kiepska i zawsze wychodzi mi to krzywo. Ja sobie jeszcze tak naciągnę, żeby te uszy były takie trochę spiczaste i przykładam sobie, o to ucho też nie jest zbyt spiczaste, tak jakbym chciała, przykładam sobie powiedzmy tutaj. Staram się bardzo, żeby to było równo, ale i tak nigdy mi to idealnie nie wychodzi, nigdy nie jestem zadowolona, ale myślę, że tak będzie dobrze. I teraz popatrzcie, kładę sobie tutaj w ten sposób, tak jak mam przyszywać. I bardzo ważne jest, żeby tutaj łapać nie za samą taką cieniutką nitkę, ale za cały półsłupek, bo jeżeli złapiecie za samą nitkę, to się szybko rozpruje. Cały półsłupek, a tutaj przez te dwa oczka. Mam nadzieję, że to dobrze widać. I dopiero przeciągam nitkę. I dalej znów cały półsłupek i przez dwa oczka. Tutaj ten pierwsze oczko i drugie oczko. I w ten sposób przyszyjecie sobie to równo, będzie ładnie wyglądało i będzie też solidnie zrobione. I w ten sposób przyszywam do końca. Głowa kotka ukończona, uszy już przyszyte, więc zabieramy się do pozostałych części. Przechodzimy do zrobienia tułowia. Oczywiście zaczynamy od magicznego kółeczka i robimy w nim 6 półsłupków. W rzędzie drugim zwiększamy liczbę półsłupków do 12, czyli wbijamy się w każde oczko podwójnie. W rzędzie trzecim zwiększymy liczbę półsłupków do 18, robiąc jeden półsłupek w pierwszym oczku i dwa półsłupki w kolejnym oczku i tą sekwencję łącznie powtórzymy 6 razy dookoła okrążenia. W rzędzie czwartym zwiększymy liczbę półsłupków do 24, robiąc w pierwszych dwóch oczkach po pojedynczym półsłupku i w trzecim oczku dwa półsłupki w tym samym miejscu i tą sekwencję również powtórzymy łącznie 6 razy dookoła okrążenia. W rzędzie piątym zwiększymy liczbę półsłupków do 30, robiąc 3 pierwsze półsłupki pojedyncze w pierwszych trzech oczkach, drugi, trzeci i w czwartym oczku dwa półsłupki w tym samym miejscu. I tą sekwencję również powtórzymy dookoła okrążenia łącznie 6 razy. W rzędzie szóstym zwiększymy liczbę półsłupków do 36 i robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery pojedyncze półsłupki i w piątym półsłupku robimy dwa półsłupki w tym samym miejscu i powtarzamy całą sekwencję łącznie 6 razy dookoła okrążenia. Przechodzimy do rzędu siódmego, gdzie znów zwiększymy liczbę półsłupków do 42, robiąc to w następujący sposób. Robimy 5 pojedynczych półsłupków w 5 kolejnych oczkach. Mam tutaj trzeci, czwarty i piąty. I dwa półsłupki w tym samym miejscu, w szóstym oczku. I również powtarzamy dookoła okrążenia.
W rzędzie ósmym robimy sobie po jednym półsłupku dookoła okrążenia, czyli łącznie 42 półsłupki. W rzędzie dziewiątym zwiększymy sobie liczbę półsłupków do 48 i robimy to w następujący sposób. Robimy pierwszych 6 półsłupków pojedynczych w pierwszych 6 oczkach. 3, 4, muszę jeszcze raz zrobić ten czwarty. 5, 6 półsłupek i w 7 oczku robimy 2 półsłupki w tym samym miejscu i tą sekwencję łącznie powtarzamy 6 razy dookoła okrążenia. Następnie od rzędu 10 do rzędu 14 włącznie, czyli łącznie przez 5 okrążeń, robimy po jednym półsłupku w okrążeniu, czyli dookoła 48 półsłupków, 5 okrążeń. W rzędzie 15, przepraszam, zmniejszymy liczbę półsłupków, jeżeli już przerobiliście sobie tutaj te rzędy, do 42 i zrobimy to w następujący sposób. W pierwszych 6 oczkach zrobimy 6 pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. Następnie wykonamy sobie zmniejszenie. I oczywiście powtarzamy tą sekwencję łącznie dookoła okrążenia 6 razy. W rzędzie 16 zrobimy sobie dookoła po jednym półsłupku, czyli dookoła te 42 półsłupki. W rzędzie 17 ponownie zrobimy zmniejszenie. I teraz przerabiamy w pierwszych 5 oczkach 5 pojedynczych półsłupków. Drugi, trzeci, czwarty, piąty i następnie zmniejszenie i tą sekwencję również dookoła okrążenia łącznie 6 razy. W ten sposób uzyskaliśmy 36 półsłupków w okrążeniu i teraz w rzędzie 18 zrobimy po jednym półsłupku dookoła. W rzędzie 19 ponownie zmniejszymy liczbę półsłupków do 30 i przerabiamy sobie pierwsze cztery oczka. Robimy 4 pojedyncze półsłupki. Mam trzeci, kolejne oczko czwarte i następnie robię zmniejszenie i znów dookoła okrążenia powtarzamy tą sekwencję łącznie 6 razy. I jesteśmy w tym momencie w rzędzie 20. Teraz mamy 30 półsłupków i w rzędzie 20 dookoła zrobimy sobie te 30 półsłupków. Następnie w rzędzie 21 znów zmniejszymy liczbę półsłupków do 24, robiąc 3 pojedyncze półsłupki i zmniejszenie. Mam drugi, trzeci i następnie zmniejszenie i to również musimy powtórzyć 6 razy, całą sekwencję łącznie 6 razy dookoła okrążenia. W rzędzie 22 dookoła robimy po jednym półsłupku, czyli łącznie 24 półsłupki w okrążeniu. I już ostatnie okrążenie, 23. Zmniejszymy liczbę półsłupków do 18 i robimy to w następujący sposób. Robimy 2 półsłupki i następnie robimy zmniejszenie. Mam drugi i zmniejszenie i powtarzamy to łącznie 6 razy dookoła okrążenia. A następnie musimy włożyć wypełnienie. Ja już sobie też włożyłam wypełnienie. I teraz pozostaje mi tylko przyszyć tułów do ciałka. Marker wyjmuję, już mi niepotrzebny.
I teraz zostawiamy sobie taką... Aha, ja przy głowie zostawiałam... Przy głowie zostawiałam nitkę do przeszycia, więc tutaj mogę uciąć sobie troszkę wcześniej. Nie musi być taka długa. Przeciągam. I potrzebuję teraz nitkę. Tutaj sobie może posprzątam troszkę, żeby to też ostrości nie zabierało. Przygotuję sobie igłę z szerokim oczkiem, żeby zszyć obie części. I też jeżeli oglądacie inne moje tutoriale, to wiecie, że ja przyszywając zawsze łapię tutaj... Aha, i też nie żałujcie sobie tego wypełnienia, dosyć tak dobrze powinno być wszystko wypchane. I teraz przyszywam w ten sposób, że łapię za... Ja tutaj zbliżę to. Musimy chwycić cały półsłupek i przyszyć do całego półsłupka. Jeżeli chwycicie tylko za połowę takiego oczka, to wtedy to nie będzie się dobrze trzymało. Ja tutaj będę chwytała każdy ten półsłupek od tułowia i mocno tutaj przyszywała do całego półsłupka od główki. I w ten sposób przeszywamy dookoła, nie omijając żadnego półsłupka. Czyli półsłupek do półsłupka dookoła. I spotykamy się, jak już będziecie mieć przyszyte. Pamiętajcie, by na koniec bardzo dobrze zabezpieczyć nitkę, czyli jeszcze kilkakrotnie wbić się i najlepiej tutaj gdzieś z tyłu, z boku wbić się jeszcze raz i po prostu zrobić supełki. Jeden supełek i jeszcze tutaj może się wbije też supełek. I jeszcze może jeden. Teraz supełek. I następnie przebijamy się gdzieś tutaj u góry. O, wyjmujemy tą nitkę i ucinamy już tutaj blisko głowy. Chowamy. Mamy przyszyty tułów naszego kotka i zabieramy się za rączki. Zabieramy się za łapki. Ja już jedną łapkę zrobiłam. Oczywiście musimy zrobić sztuk dwie. Jedna łapka już zrobiona, już przeszyta. Troszkę inaczej będziemy ją trochę robić i zobaczcie, przeszywać w taki specyficzny sposób. I już pokazuję, jak ją zrobić. Czyli ja znowu rozpoczynam tą białym kolorkiem. I jak już oczywiście się domyślacie, robimy sobie magiczne kółeczko, a w nim 6 półsłupków. Dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Troszkę zaciskam, ale nie do końca. Oczywiście potrzebny znów będzie marker, żeby oznaczał początek rzędu. I od razu przechodzimy do drugiego rzędu, w którym musimy podwoić liczbę półsłupków, czyli w każdy tutaj półsłupek. Ja wbiję się już tutaj w to pierwsze oczko, zrobię pierwszy półsłupek i teraz dopiero zaciskam sobie to moje magiczne kółeczko i od razu w to samo oczko wbijam się jeszcze raz, bo w drugim rzędzie zrobimy po 2 półsłupki w każdym oczku, czyli uzyskamy 16 półsłupków. Mam dwa półsłupki. Dwa półsłupki.
I jeszcze dwa razy, czyli znów dwa półsłupki w piątym oczku i dwa w szóstym. Przepinam sobie teraz marker i od razu przechodzimy do rzędu trzeciego. Tutaj będzie zwiększenie do 16 półsłupków i robimy sobie po jednym pojedynczym półsłupku w dwóch pierwszych oczkach. Jeden pojedynczy półsłupek i w kolejnym oczku znów pojedynczy półsłupek. Następnie robimy dwa w kolejnym oczku. Dwa półsłupki. Raz i dwa. I tą sekwencję łącznie powtórzymy, uwaga, 4 razy, tak żeby uzyskać 16 półsłupków. Łącznie 4 razy. Następnie będziemy sobie robić przez dwa kolejne okrążenia, czyli w rzędzie czwartym i w piątym, po te 16 półsłupków dookoła. W rzędzie szóstym ponownie zmniejszymy sobie z powrotem do 12 półsłupków, czyli wykonujemy w pierwszych dwóch oczkach po pojedynczym półsłupku i następnie wykonujemy sobie zmniejszenie i tą sekwencję łącznie powtórzymy 4 razy dookoła okrążenia. Mam z powrotem 12 półsłupków i teraz w rzędzie 7 i 8, czyli przez dwa okrążenia, robimy sobie po jednym półsłupku, czyli po te 12 półsłupków dookoła okrążenia. Już skończyłam łapkę i teraz wracam sobie do koloru, w którym jest cała maskotka, czyli ten kolor taki beż, brąz. Zmieniam kolor. Już pokazywałam wielokrotnie, jak taki kolor zmienić, ale pokażę jeszcze raz. Po prostu przeciągam sobie przez ostatnie to oczko nowy kolor i tutaj wpinam marker. I tutaj te końce oczywiście będę chciała zawiązać. Biała nitka już jest niepotrzebna, można ją spokojnie odciąć. Na krótko, bo tutaj się nie musicie przejmować. I zawiązać te dwie ze sobą. Ja zawsze je związuję dla pewności. I nie przejmujemy się tymi niteczkami, po prostu schowamy je tutaj do środka. I teraz też jest dobry moment, żeby sobie włożyć wypełnienie, ponieważ tutaj w tej całej rączce wypełniamy tylko tutaj tą część, tu gdzie jest ta biała część, ta łapka, tylko tutaj wkładamy wypełnienie. Czy ja sobie też tutaj teraz w tym momencie włożę odrobinkę wypełnienia. Niedużo, bo tu naprawdę dużo nie potrzebujemy, żeby też ta łapka była taka dosyć miękka. Dobrze. I następnie teraz będziemy robić sobie aż 13 okrążeń w kolorze, tym kolorze, którym robicie całą maskotkę. Czyli robimy sobie 13 okrążeń po te 12 półsłupków, czyli spotykamy się teraz od rzędu 10 do 22, robimy sobie te okrążenia i spotykamy się w rzędzie 23, gdzie będziemy sobie troszkę podwyższać to ramię, żeby ono się potem na maskotce fajnie układało. I zostały nam do zrobienia już dosłownie dwa rzędy i teraz pokażę Wam, będziemy sobie zamykać, robić zamknięcia, ale wbijamy się tylko i wyłącznie tutaj w tą wewnętrzną nitkę, wyciągam sobie i jeszcze raz w wewnętrzną nitkę i robię pierwsze zamknięcie, tak żebyśmy uzyskali 6 półsłupków, ale nie wbijamy się w cały półsłupek, tylko popatrzcie jeszcze zbliżę to, tylko tutaj w tą wewnętrzną, nie udało mi się, wewnętrzną nitkę. I w ten sposób robimy sobie 6 zamknięć, czyli same zamknięcia. Dzięki temu uzyskamy takie małe podwyższenie i ta rączka będzie się fajnie układała.
sobie robię tutaj dookoła. I teraz ostatnie te 6 półsłupków, już normalnie wbijając się w całe oczko, robimy sobie zwyczajnie te 6 półsłupków ostatnich, wbijamy się zwyczajnie pod całe oczko, czyli nie tylko w... zwyczajnie popatrzcie przez te 2 niteczki i robię sobie 6 ostatnich półsłupków. Kończymy oczkiem ścisłym, czyli w kolejne jeszcze jedno oczko się wbijamy i od razu przeciągamy nitkę przez to samo oczko. O, i od razu przez to samo oczko. I następnie musicie sobie zostawić odrobinę tej niteczki na przyszycie. Ja sobie już tu wyciągam i dzięki temu, zobaczcie, zrobiło nam się takie bardziej takie elastyczne, tutaj bym powiedziała. Tutaj jeżeli się zrobiły większe dziurki, też się tym nie przejmujcie, bo to wypełnienie mamy tylko tutaj w samym końcu łapki, więc ono nam nie wyjdzie. I teraz jak przyszywamy? Przyszywamy sobie o, ten sposób. Ja przyszywam tak powiedzmy około w trzeci rząd tutaj od góry. Drugi, trzeci rząd. Łapki muszą być przyszyte taki inny troszkę sposób właśnie tutaj, żeby łatwo zrobić sobie, o, w ten sposób będzie to taki obrażony kotek. Ja sobie tylko nawlekam tą nitkę na igłę z szerokim oczkiem, tak zwaną igłę dziewiarską. Bardzo przydatna, jeżeli robicie na drutach i szydełkujecie. I mniej więcej tutaj, w tym miejscu będę sobie chciała przeszyć tą łapkę. Zwyczajnie też wbijam się pod cały półsłupek, co jest bardzo ważne. Tak jak Wam za każdym razem to mówię. Wtedy się tutaj nic nie ma prawa spruć. A wiadomo, że dzieci, słuchajcie, dzieci mają bardzo dużo siły. Jeżeli robicie dla dzieci, to dzieciaki mają bardzo dużo siły w rękach. I potrafią bardzo mocno ściskać i ciągnąć za różne przedmioty, bawiąc się zabawkami. Naprawdę muszą to być tak porządnie zszyte, musi być wszystko, dlatego pamiętajcie o supełkach, żeby ich było w miarę dużo, żeby to się ładnie wszystko trzymało. Jeżeli gdzieś wyjdzie Wam jakieś wypełnienie, to zwyczajnie sobie to wyjmujemy, tak, oczyszczamy takiego misia. Oczywiście zaszywamy porządnie, tak, robiąc słupeczki i ostatnia rzecz, to trzeba tą niteczkę też ukryć i ja ją ciągnę aż tutaj gdzieś na końcu, przeciągam, wyjmuję i wypełnienie zawsze zablokuje tą nitkę i już mogę ją odciąć. Blisko działka schować. Mamy rączki. Teraz zostały nam do zrobienia nóżki i znów będę zaczynała robić nóżki białym kolorem. Oczywiście robimy sobie magiczne koło, a w nim 6 półsłupków. Cztery, pięć, sześć. Potrzebny nam będzie marker. I jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja do końca nie zaciskam. Właśnie po to, żeby łatwiej mi się było wbić za każdym razem. Może jestem nudna i to powtarzam, ale naprawdę, słuchajcie, to działa. Więc po to, żeby się wbić tutaj w ten pierwszy półsłupek, warto sobie na początku od razu nie zaciskać tego magicznego kółeczka. Ja już robię ten pierwszy półsłupek i dopiero sobie zaciskam magiczne kółeczko. I od razu przechodzimy szybciutko do rzędu drugiego, w którym podwajamy liczbę półsłupków, czyli w każde oczko tutaj wbijamy się po 2 razy dookoła okrążenia.
rzędzie trzecim zwiększymy liczbę półsłupków do 18, robiąc jeden półsłupek w pierwszym oczku i następnie dwa półsłupki w następnym. I to powtarzamy łącznie 6 razy dookoła okrążenia. W rzędzie czwartym ponownie sobie zwiększymy liczbę półsłupków i robimy to w następujący sposób. Pierwsze dwa oczka wbijamy się pojedynczymi półsłupkami i w trzecie oczko wbijamy się, robimy dwa półsłupki w tym samym miejscu. I tą sekwencję łącznie powtórzymy 6 razy dookoła okrążenia. W tym momencie powinniście uzyskać 24 półsłupki i teraz od rzędu 5 do rzędu 7 włącznie, czyli przez 3 rzędy, będziemy robić sobie po jednym półsłupku dookoła okrążenia. I jeżeli zrobiliście sobie już te 3 okrążenia, to w rzędzie 8 będziemy zmniejszać liczbę półsłupków w następujący sposób. Najpierw robimy sobie 4 zmniejszenia, czyli mamy pierwsze zmniejszenie, drugie zmniejszenie, trzecie. I ostatnie czwarte. I po tych 4 zmniejszeniach powinno Wam już do końca tego okrążenia zostać 16 półsłupków i robimy już po jednym półsłupku dookoła w tych 16 pojedynczych półsłupków do końca okrążenia. W rzędzie 9 przygotujcie sobie już ten kolor, którym robicie całego kotka, bo tu będziemy zmieniać sobie kolor, ale nie na początku ani na końcu rzędu, tylko w środku i już pokazuję dokładnie, jak to zrobić. Rząd 9 zaczynamy 2 zmniejszeniami i tu musimy sobie liczyć wszystkie te półsłupki. Mamy raz, pierwsze zmniejszenie i drugie. 2. I teraz do końca już tutaj zostało znowu nam te 16 półsłupków, ale musimy zmienić w półsłupku numer 12, zmienimy sobie włóczkę. Czyli ja mam tutaj 2 i zrobię z Wami ten rząd, czyli będzie 3, liczymy sobie 4, 5, 6. Chodzi głównie o to, żeby ta zmiana była po prostu na tyle nóżki. Staram się mówić i liczyć jednocześnie. Nie jest to takie proste, więc muszę się skupić. Mam 10, 11 i teraz tutaj w tym 12 muszę zmienić włóczkę. Ja sobie tutaj włożyłam marker, przepraszam, nie marker, tylko po prostu szydełko w tą dziurkę w 12 i przeciągam sobie tutaj już nową niteczkę i robię półsłupek. W ten sposób zmieniłam sobie od razu kolorek. Oczywiście ja zawsze tutaj zabezpieczam, teraz włóczka biała już nie jest potrzebna, więc ją sobie spokojnie odcinamy. I tutaj odkładamy i tu sobie zawsze związuję te 2 nitki. W ten sposób i potem chowam do środka i już dalej do końca zwyczajnie robimy sobie już tym nowym kolorkiem. Do końca okrążenia. W tym momencie powinniście mieć 18 półsłupków i teraz od rzędu 10 do rzędu 15 włącznie, czyli przez 6 okrążeń, będziemy robić sobie dookoła po jednym półsłupku, czyli po te 18 półsłupków. I następnie kończymy sobie pracę oczkiem ścisłym.
Oczywiście musicie zrobić drugą taką nóżkę, taką samą. Ja już włożyłam sobie wypełnienie. Wypełnienia mam dosyć grubo, jak widzicie. I teraz tego mojego kotka będę przeszywała te nóżki tak, żeby on mógł siedzieć, czyli gdzieś w ten sposób. I już Wam pokażę, jak się za to zabieramy. Oczywiście potrzebujecie znów igłę. I po prostu przykładam sobie, powiedzmy, gdzieś tutaj. I znów, popatrzcie, przebijam się przez każdą. Będę się wbijać w każdy. Ja tylko pokażę tutaj, a potem będziecie już samodzielnie przeszywać. Dookoła będę przeszywała, wbijając się w każdy tutaj półsłupek i półsłupek na ciałku. Przeciągam. Z każdym kolejnym już będzie Wam łatwiej. Ja tutaj robię to trochę w powietrzu, tak nienaturalnie, ale chcę pokazać, żeby było to widoczne. Czyli musicie się przebijać w każdy tutaj, każdy półsłupek i na ciałku również w każdy półsłupek. Układacie sobie to najlepiej na czymś płaskim. Wypełnienie na razie wychodzi, ale dobrze, właśnie ważne jest, żeby było dużo wypełnienia, a z tego względu, że po prostu, żeby ten kotek fajnie siedział. I kolejny, ja się wbijam tutaj, kolejny, cały półsłupek, w te wszystkie nie omijam żadnego i przez cały półsłupek na kotku, na brzuszku i przeciągam nitkę. Czyli w ten sposób będę sobie przeszywała obie nóżki. I zostawiam Was, przeszyjcie sobie, spotykamy się za sekundę. Ja już obie nóżki przyszyte przy moim kotku. Teraz został nam do zrobienia tylko ogonek. I też zaczynam kolorem białym. I pierwszy krok to oczywiście magiczne kółeczko, co już dobrze znacie. I robimy w nim 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj sobie wpinam marker, który będzie oznaczał początek mojego rzędu i od razu przechodzimy do rzędu drugiego, gdzie będziemy robić sobie troszkę inaczej. Będziemy w pierwsze tutaj oczko wbijamy się tylko raz. Robimy jeden półsłupek w pierwszym oczku. I dopiero sobie tutaj zaciągam to moje kółeczko. I w drugim oczku robimy 2 półsłupki w tym samym oczku. Drugi półsłupek w tym samym oczku. I teraz tą sekwencję powtórzymy łącznie 3 razy, tak żeby uzyskać 9 półsłupków w okrążeniu. W ten sposób uzyskaliśmy 9 półsłupków w okrążeniu i teraz od rzędu 3 do 5, czyli przez 3 okrążenia, będziemy robić po te 9 półsłupków. Od rzędu 6 zmieniamy sobie kolor na ten kolor, którym robimy całego kotka. Ja już ten kolor zmieniłam, zmianę koloru już pokazywałam niejednokrotnie, więc po prostu zmieniłam już ten kolor. I teraz dalej robimy te 9 półsłupków w okrążeniu, ale właśnie już nowym kolorem. Czyli dookoła 9 półsłupków. I teraz też już nam się nic nie zmieni, bo od rzędu 7 do rzędu 26 włącznie będziemy robić po jednym półsłupku, czyli łącznie robimy jeszcze 20 okrążeń, po 9 półsłupków. I oczywiście kończymy oczkiem ścisłym i tego ogonka ja już nie będę wypełniać, nie wypełniamy. Po prostu wystarczy go potem tutaj w tym miejscu przyszyć.
i kotek będzie gotowy. To ja do Was wracam, jak już zrobię sobie te 20 okrążeń i przyszyję ogon i wracam do Was, jak już będę miała gotową maskotkę. I tak prezentuje się już ukończony kotek. Przyszyłam tutaj ogonek tak troszkę wyżej, po to, żeby właśnie, pamiętacie, chciałam, żeby ta maskotka siedziała, dlatego troszkę wyżej. I kotka, ja sobie tutaj, jak chcecie postawić go tak dla ozdoby, to można sobie tutaj po prostu wziąć szpileczkę i ten ogonek przytrzymać i wtedy tak fajnie on będzie wystawał tutaj. Rączki możemy zapleść temu kotku, bo on jest właśnie taki, specjalnie ma taką, tak przyszyte te łapki, żeby fajnie robił, robił taką obrażoną troszkę minkę. Założone rączki, taki troszkę krnąbrny kotek, ale trudne słowo. Mam nadzieję, że udało Wam się zrobić takiego kotka razem ze mną. Zapraszam Was na kolejne tutoriale. Będzie mi miło, jeżeli polajkujecie ten filmik, jeżeli Wam się spodobał. A także zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału po więcej takich tutoriali. I do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!